Cześć. Godzina 9, drugi dzień maja 2022 roku. Rokitnica. Padam ze zmęczenia. Zjadłbym coś, a później położyłbym się na plaży i pospałbym 72 godziny. Zaczynamy. Kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja. Na wieży kościelnej zainstalowano dwa epitafia. Aha. Jak to dobrze, że wczoraj tutaj nie przyszedłem. Ale miejscówka. Nic tylko ogniskować, grillować i cieszyć się życiem. Co my tu mamy? Ruiny Zamku Piastów Śląskich. Uchowała się jedna ściana. I coś jeszcze. A swoją drogą podpowiem, że takie tablice należy umieszczać gdzieś z boku. Tu, tam, gdziekolwiek. Byle nie pod samymi murami. Wyobraźcie sobie, że wpadacie tutaj w momencie, kiedy jest kilka osób. I co druga będzie chciała tutaj podejść i poczytać. No nie zrobicie zdjęcia, bo będziecie czekać, aż odejdzie na bok. Jedna odejdzie, druga podejdzie. A gdyby sobie stanęli zupełnie z boku, nikomu by to nie wadziło, nie przeszkadzało i nikt by się nie irytował. Dawny dwór. Przyspieszam. Nic nie jadłem. Rano wypiłem pół szklanki gazowanej wody. Jestem osłabiony. Muszę coś zjeść. Cokolwiek, kury. Uciekajcie. Dobrze wam radzę. Na co mam ochotę? Na wszystko! Cokolwiek! O! Właśnie wybiła godzina posiłku. Słyszycie? Kozów. Dawny browar. Kamienny kościół pod wezwaniem świętej Jadwigi. Oraz... mauzoleum. Wysocko. Ach, jak to dobrze, że tędy przechodziłem. Jak to dobrze, że tędy przechodziłem! Ach, ależ pojadłem. Zostałem ugoszczony szklaneczką chłodnej wody, pieczywem, wędliną, w postaci szynki, jakąś kiełbaską, ketchupem, musztardą, chrzanem, bananem, jabłkiem
i serkiem wiejskim. Śniadanie mistrzów. A zaczęło się od... Dzień dobry. Czy znalazłby się kawałek pieczywa na drogę? Rzymówka. Pałac. Ma się całkiem dobrze. Jest zamieszkały. Przecież to widać. Uwaga, 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 uwaga. A teraz pokażę wam coś wyjątkowego. Zresztą za każdym razem pokazuję coś wyjątkowego. Tada! Źródełko świętej Jadwigi. Piramida. Mamy kolejną piramidę. Krotoszyce. Zespół pałacowo-parkowy. Wygląda fantastycznie. Nic dodać, nic ująć. O! Pałac. Platan. Dawny folwark. Spa i basen. Restauracja i hotel. Szerokie, gładkie, wijące się niczym wąż ścieżki parkowe. Dwór. Dach jest zupełnie nowy. A reszta? Co to za zjazdowisko? Kościół pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wilczyce. Pomnik poległych w I wojnie światowej. Jak tam majówka? He? Mówić, chwalić się. Pogrillowane? A może dalej grillujecie? Pospacerowane? A może dalej spacerujecie? Porowerowane? Posamochodowywane? A może leżycie wygodnie na kanapie? No, pochwalić się. Każdy spędza czas jak mu się podoba. I tak powinno być. Chcesz leżeć? Leż. Chcesz pływać? Pływaj. Chcesz latać? Lataj. Nie ograniczaj się. Po co? Chodzić w łańcuchach, co? Skoro niektóre można zrzucić. A4! O, lis. Tam z przodu widać pałac. No. I to by było na tyle.
czerwony kościół. Za stawami, za trzcinami i krzakami stał od bardzo wielu lat pałac piękny i dla nas niedostępny. O rany, myślałem, że podejdę bliżej. Nie, co wy? Od razu się uruchomił alarm. Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Ściany zdobią epitafia. Jedno z ciekawszych. Mauzoleum. A ciekawe, który kilometr. 20, 21. Aha, tablica z osobami, które poległy w latach 1914-1918. Oho, sypie się. Niedobrze. Jak to się stało, że ten filar jest przekrzywiony? Pozostałe trzy stoją równo, a ten został przekręcony. Ha! Ale grzeje. Nie wiem jak innych, ale mnie słońce nie oszczędza. Wolę maszerować, jak jest chłodno. Do przodu. Do przodu. Ernestynów. Krzyż kamienny. O, sądzę, że gdybym nie wiedział, że tutaj jest, to bym go nie zauważył. Fajnie zlewa się z resztą kamieni. Ale to nie to mnie najbardziej zaciekawiło. Sakramentarium gotyckie. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z taką nazwą. Normalnie stwierdziłbym, że to kapliczka. Kościół pod wezwaniem Objawienia Pańskiego. Jego otoczenie robi bardzo pozytywne wrażenie. Czyściutko, porządnie. Trawa jest przystrzyżona. Znalazły się nawet kamienne donice z kwiatami. Porobiłem zdjęcia. To teraz rozejrzę się za schronieniem. Być może uda mi się tu zatrzymać. Mam dwa pomysły.
Cześć. Parę minut po godzinie 9, wtorek. Trochę słońca, trochę chmur i błękitu. Fajna mieszanka. Przydrożna kaplica. Niezły początek dnia. Brennik. Gierałtowiec. Dwór. Co ciekawe, wymieniono tylko 1/3 dachu. Nieco wcześniej stoi dwór z XVII wieku. Obecnie szkoła podstawowa. Pokażę wam jeszcze portal wejściowy. O. Drzewo zostało obrócone do góry nogami. Nieźle. Lubiatów. Dwór. Ach, podejdę troszeczkę bliżej. Kwiatów. Pałac. Nic dodać, nic ująć. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na tym zachowały się wszystkie, no prawie wszystkie napisy. Natomiast tutaj nie ma nawet jednej literki. Kaplica bądź grobowiec. Prawdopodobnie grobowiec. Kaplica miałaby jakieś dodatkowe okna. A tu są tylko drzwi. Dobra, pokażę wam coś jeszcze. Drugi pałac. Niestety staniemy dość daleko. Ale lepsze to niż nic. Tam jest. Szkoda mi tych dwóch pałaców. Pierwszego dlatego, że nie mogłem nagrać go z przodu. Ponieważ na schodach, nie tylko, rozsiedli się mieszkańcy Ukrainy. Przypuszczam, że zostali tutaj przyjęci. No to nie będę ich nagrywał, no bez przesady. A drugi pałac, cóż, schowany w kronach drzew. Raczej niedostępny, a piękny, świetny. Przed chwilą zorganizowałem miejsce postojowo-noclegowe. Miejsce zlokalizowane. Wróć. Miejsce zlokalizowane niemalże tuż przed samą Legnicą. Tak. Zbliżamy się do Legnic. I jutro do niej wbijemy. Wracając do tematyki noclegu i pomieszczenia, w którym będę mógł popracować przy laptopie. Dodzwoniłem się do dwóch sołtysów i każdy zdecydował się przyjąć mnie u siebie. Pierwszy powiedział, że słuchaj, jeżeli ci nie przeszkadzają spartańskie warunki, nie ma u nas wody, ale jest prąd, na którym ci najbardziej zależy, no to spoko.
zatrzymasz się w pałacu. Ale jeżeli pomyślisz o tym, aby poszukać czegoś nieco wcześniej, to dam Ci namiary do sołtysa. Tam są o wiele lepsze warunki, będziesz miał dostęp do wody, do prądu i tak dalej, więc Twoja sytuacja nieco się polepszy. No i zacząłem się zastanawiać. Mówię, a dobra, spróbuję tam. Zadzwoniłem, porozmawiałem, udało się. Dwór. Ostatnie dwa kilometry to najbardziej zawiła, zakręcona, zagmatwana i zaplątana trasa, jaką do tej pory pokonałem. Gdyby nie nawigacja w telefonie albo chociaż Google Map, to pogubiłbym się przy każdym jednym skrzyżowaniu. Totalny chaos. Lipce. Kolejny pałac. U lesie. Tu zwolnij kroku, wędrowcze, i zatrzymaj się. Rozważ w sercu i myśli łzy, którymi zwilżyła córka dostojnego ojca, Dorota Elżbieta, księżniczka Legnicy i Brzegu, zaślubiona szczęśliwie dostojnemu księciu z Nassau, Henrykowi. Podziwiaj pomnik ojcowskiej miłości, zapamiętaj to miejsce. Pomnik łez. Kościół pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. A z daleka wyglądał tak niepozornie. Tu proszę. Jak nas pozytywnie zaskoczył. Kaplica. Grobowiec. Kaplica grobowa. Są i epitafia 1742, 1744, 1759. A tu? Nic nie... 1704? O rany, 1700... I co, skrzacie? Chciałoby się iść asfaltem, co? Oj, chciałoby się, chciałoby się. A takiego? Takiego, o, takiego. Pójdziesz tędy. Dziką polną drogą. Nie wybrzydzaj. Mogło być gorzej. Nie jest źle. Mamy go. Tak, zgadliście. Pałac. Jakuszów. Pątnówek. Obiecuję, że będzie to ostatni pałac, jaki Wam dzisiaj pokażę. A gdzie by się ustawić? O. Pałac Alberta. Thank you.
Cześć. Godzina 9:30. Piękna, słoneczna, gorąca środa. Uderzamy do jednego z największych miast Dolnego Śląska. Figura świętego Jana Nepomucena. Żył w latach 1350-1393. Patron mostów. Figurę odnowiono w roku 2017. Wygląda doskonale. Opustoszały dwór. Dziwne. Stoi otwarty na oścież. Lewo, prawo można iść. Pszczółki? Niech sobie latają. O nie. Niedobrze. Rozsypuje się. Do tyłu. W jakim stanie są te schody? Uniosą mnie? Czy się zaraz zawalą? O. Szału nie ma. Bobrów. Ja też się cieszę, że was widzę, no. Co za radość. Jeszcze raz, bobrów. Pałac. To właśnie w nim mogłem się wczoraj zatrzymać. Może jeszcze kiedyś nadarzy się okazja spędzenia nocy w pałacu, w zamku, dworku. W forcie, ratuszu, wieży ciśnień i tak dalej, Legnica. Gmach Poczty Polskiej. Szereg kamienic. Dworzec kolejowy. O nie, nie będę tego powtarzał. Setny raz. Stacja kolejowa. Właśnie jest remontowana. Część stara. I nowa, jeszcze nieukończona. Rzućmy okiem na halę peronową.
Poczta Polska. Wieża Głogowska. Punkt informacji turystycznej. I zamek. Święty Jan Nepomucen. Znajdziecie go przy wejściu do zamku. Piękne zdobienia. Zakręcimy się na dziedzińcu i w nogi. Dziedziniec zdobi jedno rozłożyste drzewo. Jedna z zamkowych wież, wieża Świętego Piotra. Pomyliłem się, to była wieża Świętej Jadwigi. Tu jest wieża Świętego Piotra. Dziwny błąd. Ulica Piastowska. O, tam są takie kamieniczki. Dawna loża masońska, a obecnie Legnicka Biblioteka Publiczna. Budynek wzniesiono pod koniec XIX wieku. Szkoła podstawowa numer 4. Jeden z kilku legnickich placów, Plac Wolności. Niepozorny gmach Sądu Okręgowego. Wieża Chojnowska. Co tam, chłopaki? Za gorąco, żeby latać na rynku? Pochowaliście się w cieniu. Skwer Franciszkanów. Klasztor Ojców Franciszkanów. Mauzoleum Piastów. Ciasno, ciasno. O, jak dobrze, że skręcił w przeciwną stronę. O, jak dobrze. Kościół pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela.
jest otwarte. Reszty wam nie pokażę. Pałac Opatów Lubiąskich z 1728 roku. Obecnie Muzeum Miedzi. Jedną z atrakcji muzeum jest lapidarium. Z tego miejsca możemy dostrzec dwie sylwetki świętego Jana Nepomucena. Akademia Rycerska. Obecnie Legnickie Centrum Kultury. Kogo przedstawia? Czyżby Mikołaja Kopernika? Rynek. Tyle miejsc do pokazania. Coraz mniej czasu. Fontanna. Zbawcze miejsce dla gołębi. O rany. Nie, muszę się odsunąć, bo chlapie. Runda dookoła. Pogoda wciąż dopisuje. Cieszmy się i radujmy. Jedna z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych kamienic w Legnicy. Pięknie zdobiona. Z ciekawym narożnikowym akcentem. W powietrzu nosi się fantastyczny zapach. Nie wiem czego, jakiś gulasz? Kamienica pod przepiórczym koszem.
Ach, słońce. Trudno, będę ratował się zdjęciami. Teatr. Do kolekcji. Tak, je też zbieram. Katedra pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Pomnik Jana Pawła II. Plac Powstańców Wielkopolskich. A wcześniej byliśmy na Placu Katedralnym? Chyba tak. Ratusz. Siedziba Urzędu Miasta. I siedziba Prezydenta Miasta. Dawny browar. Trochę podupadł na zdrowiu. Z daleka przypomina zamek bądź pałac. Odnotujcie ulicę Najświętszej Maryi Panny. Kolejna pięknie zdobiona kamienica. Plac Mariacki. Kościół Mariacki. Kościół pod wezwaniem Maryi Panny. Plac Klasztorny. Kościół pod wezwaniem świętego Maurycego. Zaraz mi padnie bateria w smartfonie. Skończy się wykonywanie zdjęć. A i tak mam na dzisiaj dość. Czekajcie, bo to tak nie można odejść, nie mówiąc. Z czym mamy do czynienia? Poza kościołem jest tutaj również pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki. No. To co, kończymy na dzisiaj? Wystarczy. Tym bardziej, że mogę jeszcze wykorzystać czwartek, piątek i pół soboty. Nie wspominając o tym, że spałem tylko 3 godziny. Jestem wyczerpany.
Cześć! Zbliża się godzina 9, czwartek, Legnica. Przedostatni dzień naszego pobytu w tym mieście. Filipek. Stary ratusz. Śledziówki. Fontanna chłopca z łabędziem i z gołębiem. Pipi. Bank. Ach, wiecie co? Dorzucę jeszcze katedrę. Zabytkowa willa, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. Plac Słowiański. Placówka oświatowa. Technikum. Cicho tam. Opuszczony poradziecki szpital położniczy. Całkiem spory. Takie coś dużego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Ciemno. Ciemno, ciemno. Nic nie widać. Tutaj również. Akurat ten budynek stoi pusty. Tak, pozostałe dwa tworzące ściany są zagospodarowane. Przypadek sprawił, że odkryłem tą willę. Budynek przy ulicy Złotej. Dom technika. Fajny. Fajny, fajny. A ten też niczego sobie. To jest właśnie to, czego się obawiałem. Wille poukrywane za drzewami i krzewami. Szkoda. Wielka szkoda. Plac Orląt Lwowskich.
świetne miejsce do odpoczynku, relaksu, poczytania książki. Wyższe seminarium duchowne. Kuria biskupia. Cerkiew pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego. Młodzieżowe Centrum Kultury. Zapomniałem dodać, że znajduje się tutaj również mnóstwo willi. Najpierw kamienica, teraz wille. Hotel i restauracja Pałacyk. Gmach prokuratury rejonowej i okręgowej. Dopadło mnie ssanie w żołądku. Trzeba coś z tym zrobić. Nie może tak być. No nareszcie. Nareszcie dotarliśmy do parku miejskiego. Jest duży, bardzo duży. Żywy, kolorowy. Przestrzenny. Rozśpiewany. Najlepszy. Fontanna multimedialna. Tulipany w kolorach tęczy, żółte, czerwone, pomarańczowe, białe, fioletowe. Aha. Ta da 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 da. Ta da 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 da. Da 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 di. Da di 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 du. Dam dim dam 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 da da dam. Scena koncertowo-teatralna. Porządki, porządki, porządki. I jeszcze raz. Strzyżenie traw. Sprawia wrażenie, jakby od dłuższego czasu nie tryskała wodą. Główna aleja. Szeroka, niczym autostrada. Przybyło chmur na niebie. Będzie padać? Tu powstaje Centrum Nauki, Kultury i Edukacji Witelona. Plan zabytkowego parku miejskiego. Naliczyłem 21 pomników przyrody. Gratka dla co niektórych. Okej. Okay. Zaczęliśmy w tej części. To już mamy za sobą. Teatr letni. Palmiarnia. Zabytkowa palmiarnia. Tada! Dobrze. Stadion miejski klubu sportowego Miedź imienia Orła Białego. Ptasia wyspa, kozi staw. Wykrakałem.
zaczyna padać. Wyższa szkoła zarządzania. Miejski ośrodek pomocy społecznej. Dom dziennego pobytu. Grzmi. No tak, majowe burze. Majowe burze. Kończymy na dzisiaj. Resztę dogram jutro. Tym bardziej, że zatrzymałem się przy samym parku miejskim, więc nie będę musiał nadkładać drogi. A chciałbym pokazać wam staw i coś jeszcze, plus szereg innych obiektów nieco oddalonych od centrum. Dajcie mi chwilę. Muszę uspokoić ciało i umysł. Jedno i drugie powoli się sypie. No.
Cześć. Zbliża się godzina 9. Piątek. Trochę słońca, trochę chmur. Być może nawet i trochę deszczu. Zobaczymy. Dzisiaj opuszczamy Legnicę, ale zanim to zrobimy, odhaczymy jeszcze kilka pozycji. Tak. Właśnie zbliżamy się do jednej z nich. Śpi. Dlatego podejdziemy na paluszkach. Pomnik śpiącego lwa. O, może tak. Trochę wyżej. Kozi staw. Drugie liceum ogólnokształcące. Kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha. Ależ ktoś zaparkował. Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Niestety nie odwiedzimy żadnego z nich. Szkoda. Kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej. Kościół pod wezwaniem Świętego Jacka. Kamienny most nad Kaczawą. Most zakochanych. Jest jakaś kłódka? Chociaż jedna? Nie widzę żadnej. Wieża ciśnień. Najchętniej stanąłbym gdzieś tam, ale gdzieś tam jest szerokie torowisko i... Nieczynny dworzec kolejowy Legnica Północna. Druga i ostatnia wieża ciśnień. Jeszcze jeden kamienny most. Dobrzejów. Na skrzyżowaniu dróg pojawił się pewien znak. Zjadłbym coś. Gdyby nie on, przeszedłbym nieświadomy tego, co mijam. Grupa krzyży pokutnych, wiek XIV, XV, XVI. Krzyże te były stawiane przez zabójców na miejscach zbrodni. Pierwszy. Może trochę wyżej. Drugi. Niewiele z nich zostało. Trzeci. Pogubiły ramiona. I czwarty. Największy. No tu jeszcze widać sylwetkę krzyża. Miłogostowice.
pomnik poległych w I wojnie światowej. Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława. Połowa tekstu już przepadła. Na przykościelnym cmentarzu znajdziecie figurę. Bez jednej dłoni. Weekend. Okres komunijny. Plus uchodźcy z Ukrainy. Wszystkie świetlice wiejskie w okolicy są zajęte. Co tu robić? Jak się wykaraskać z tych kłopotów, w jakie wpadłem? Na razie delektuję się leśnym marszem. Muszę się uspokoić. Bez nerwów. Ale droga mi się trafiła. Nieco zdziczała. Powoli zarasta. No cóż, jeszcze coś widać. Chociaż na początku ją przeoczyłem i musiałem się troszeczkę cofnąć. Mam nadzieję, że trzymam się głównego traktu. Zaraz będę musiał wyciągnąć smarta. No i co teraz? Jak to tam dalej leci? Wszystko się rozmyło. Gdzie ja jestem? W powietrzu unosi się mazurski klimat. Chodzi oczywiście o jeziora. W tle słychać żabi koncert. Taras widokowy? Skorzystamy. Dwór. Raszowa Mała. Raszowa. Pozostałości pałacu. Nie uchowało się nic więcej. Kościół pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Szesnasta. A ja wciąż nie wiem co, gdzie i jak. Raszówka. Dwór. Brama wjazdowa.
Cześć. Zbliża się godzina 8:30. Pogodna sobota. Zmiana kierunku marszu. Dworzec kolejowy. Nieczynny. Karczowiska. Ale droga, jak z baśni. Długa, prosta, zacieniona, rozśpiewana. Wiecie co? Nic tak nie gasi pragnienia w upalny dzień, jak zimna woda. Kościół prawosławny pod wezwaniem zaśnięcia przy Najświętszej Boga Rodzicy. Wzmiankowany w 1399 roku. W rękach katolików pozostał do 1524 roku, kiedy to został przejęty przez ewangelików i w ich posiadaniu pozostał był do 1945 roku. A prezentuje się tak. Kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej, wzniesiony w latach 1794-97. W tamtej części jest remontowany. To chyba ostatni fragment ściany, poddany rewitalizacji. Lisiec. Wybiła godzina 11:00. Pokonałem już połowę dzisiejszej trasy, tej takiej średniej statystycznej. Do tej pory nie zjadłem żadnego śniadania. Rano wypiłem pół szklanki coli i to wszystko. W plecaku niosę 6 konserw. Może warto byłoby jedną zjeść. A zatrzymam się tutaj na kilka minut. Ale ława. Przydrożna kapliczka. Pałac. O, tu mogłem zrobić przerwę. Ktoś tutaj przeprowadzał prace remontowe. Wstawiono nowe okna. Szkoda, że przerwał. Aha, wróciliśmy się. Odpuszczam. Spacer po przypałacowym parku.
Bukowna. Pytanie zagadka. Co to mogło być? Dobra, czas minął. Dawny pałac. W ogóle nie przypomina ani pałacu, ani dworu, ani zamku. Ku pamięci nieznanego żołnierza. Szukałem, szukałem, aż wreszcie znalazłem. Tu się schował. Kamień niezwykły, wyjątkowy, niepowtarzalny. I bardzo, bardzo, bardzo praktyczny. Już go przedstawiam. Kamień przepowiadający pogodę. I tak, mokry, pada deszcz. Suchy, nie pada. Nie pada, nie pada. Suchy, suchy, zgadza się. Rzuca cień, świeci słońce. Rzuca cień, z tej strony nie. Tak, rzuca cień, świeci słońce. Też się zgadza. Biały, pada śnieg. Zimny, jest mróz. O, taka neutralna temperatura. Nie widać, jest mgła. Nie ma, przeszło tornado. Jak sami widzicie, nie trzeba oglądać prognoz pogody w telewizji, słuchać w radiu, czy zagłębiać się w internetowe treści. Tu macie, o, tu macie asa. Nigdy was nie oszuka. Zawsze trafnie przewidzi pogodę. Zawsze. Przydałby mi się. Pałac. Ale gorąco. Kościół pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego. Kamienny krzyż wmontowany w mur kościelny. No. Jeszcze jeden. Wygląda na to, że ktoś starał się go ukryć. Widać tu takie równe pęknięcie. Szczyt krzyża. Na którym wyrzeźbiono miecz, sztylet. Cyk i cyk. Widać taką sylwetkę. Ostrego narzędzia. Na przykościelnym cmentarzu stoi taki oto krzyż. Z niemieckim napisem. Głoszący, no, chyba coś o życiu. Niedźwiedzice. Jeszcze kilometr i koniec. Koniec. Na. Goliszów. Thank you.
Cześć. Zbliża się godzina 9, niedziela. To co, startujemy? Most kolejowy. Chyba zabytkowy. Nie pamiętam. Wiem, że go spisywałem, ale... Czy jest zabytkowy? Być może. Za murem, za drzewem stoi dwór. Brama jest zabezpieczona kłódką i łańcuchem. Ale szkoda. Tym bardziej, że oświetlony jest od frontu. Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Na bocznej ścianie świątyni znajdziecie epitafia. Na tym widnieje data 1698. To mnie zastanawia. Dlaczego na górze widnieje data 1999, skoro budynek sprawia wrażenie o wiele starszego? Data renowacji? Hojnów. Słodownia. Popada w ruinę. Stacja kolejowa. Dworzec kolejowy. Jesteśmy na placu dworcowym. Którego jedną z dekoracji jest fontanna. Spacer wzdłuż ulicy Kolejowej. Na chodnikach pusto. Mi to odpowiada. Szybciej będę się przemieszczał. Szybciej będę nagrywał i fotografował. Pałacyk. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Plac Konstytucji 3 maja. Jest tylko jeden sposób, żeby pokazać tutejszą pocztę. No, właśnie taki. Baszta tkaczy. Uwaga, podpowiedź. Warto przespacerować się chodnikiem wzdłuż ulicy Dąbrowskiego. Jest tutaj kilka
ciekawych willi i niemal wszystkie pochowały się w koronach drzew. Łe! Jedna z nich a tam jest kolejna i kolejna i tym sposobem dotarliśmy do następnego placu. Ochronka. Dom tkacza. Wymieniono dach i rynny i chyba na tym poprzestano. Oby nie. Oby nie. Fragment murów obronnych. Znalazłem jeszcze jeden ciąg murów obronnych. Porośnięta bluszczem placówka oświatowa. Zespół szkół. Willa przy ulicy Mikołaja Reja. Ta wygląda jak pałacyk i stoi pusta. Dotarliśmy do Parku Piastowskiego. Jest całkiem spory, a gdzieś pośród drzew stoi ona. Wieża ciśnień. Powiedz mi, koleżanko, jak mam zrobić ci zdjęcie, co? Jak mam cię sfotografować? A jeszcze raz do góry. Nie będę ci żałował miejsca w odcinku. Powiedziałbym, że Park Piastowski to miejski park leśny. Rzadko kiedy takim spaceruję. Przyjemnie, chłodno, mnóstwo cienia. Kaplica cmentarna. Golgota Wschodu. W hołdzie obywatelom Rzeczypospolitej, pomordowanym w obozach katyńskich, umęczonym i zmarłym zesłańcom Sybiru oraz ofiarom terroru na Kresach Wschodnich. O! Usunięto wszystkie tablice nagrobne. Pozostały jedynie puste ramy. Grobowiec rodzinny. Miałbym odpuścić taki grobowiec? Nie, 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 nie. To nie wchodzi w grę. A nie wiem. Pałac.
a wygląda tak niepozornie. Co tam się dzieje? Park Śródmiejski imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Dobrze mówię, Ludkowie? Dobrze. Gdzie jesteś? Gdzie rośniesz? Pomnik przyrody, Grab Pospolity. Siedmiu wspaniałych. Policzymy, czy żadnego nie brakuje? Sprawdźmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Zgadza się. Wszyscy obecni. Jeszcze tyle do zobaczenia. Pomnik poświęcony żołnierzom poległym w walce o niepodległość ojczyzny i pomordowanym w obozach i łagrach oraz zesłanym na Sybir. Plac Zamkowy. Po kolei będę wam przedstawiał kolejne budynki. Zaczniemy od tego. Ratusz. Siedziba Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego oraz Burmistrza. Miejska Biblioteka Publiczna oraz Urząd Stanu Cywilnego. A na samym końcu znajduje się zamek, Muzeum Regionalne. No. Wspaniały portal wejściowy prowadzący do muzeum. Pięknie zdobiony. Pamiętajcie zajrzeć na tyły zamku. Znajdziecie tutaj fantastyczne lapidarium. Jeden z najważniejszych i najciekawszych budynków, zlokalizowanych przy rynku, którego 2/3 powierzchni stanowi plac parkingowy. Tak na oko 2/3. Jak zacznie padać, to nie będę zadowolony. Chociaż z drugiej strony
Niech pada. Nietypowy przeplataniec. Kamieniczka, kamieniczka, współczesny blok mieszkalny. Kamieniczka, kamieniczka, współczesny blok mieszkalny. Na szczęście nie brakuje tutaj kolorów. Kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Jestem rozstrojony. Plebania. Może ich nie pokażę, ale nadmienię, że cała ściana jest nimi pokryta. Calutka. Jak leci. Tu są kolejne. O, z tych już niewiele zostało. I następne. Szkoła podstawowa numer 4 imienia Janusza Korczaka. Fontanna tkacza. Kościół pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jestem zmęczony. Nie fizycznie. Święty Janie, Nepomucenie, co robić? Dorać. Dzięki. Plac Władysława Reymonta. Wezmę was sposobem. O. Placówka oświatowa. Jerzmanowice. Dwór. Drewniany wiatrak. Nie spodziewałem się tutaj tak wielu osób. Tu się nie ma co dziwić, ponieważ przy wiatraku prowadzona jest restauracja i prawdopodobnie została wynajęta z okazji komunii. Witków. W tle widać sylwetkę pałacu. Teren prywatny, wstęp i wjazd wzbroniony. Thank you.
Thank you.